Drodzy widzowie, Aryko 265 zaprasza Was na mecz Premier League, który dzisiaj o godzinie... Poczekajcie, muszę sprawdzić mecz Premier League, o której godzinie jest dzisiaj, który nagrywam dla Was. A, dzisiaj o godzinie 21 bez żadnego przedłużania przeciwników. Arsenal. Manchester City kontra Arsenal. Oho, już widzę problem. No chyba kogoś jeszcze też pytać. No i rozpoczynamy spotkanie Premier League w Manchester City. Gra Manchester City, tak raz to się zdawało. Te zespoły od dawna czekały na okazję do wyrównania starych porachunków. Manchester City zmierzy się z Arsenalem. Witamy Państwa w ten słoneczny dzień z Etihad Stadium. Niech ten dzisiejszy mecz dopasuje się do pięknej pogody. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj to, co futbolowe tygrysy lubią najbardziej. Premier League. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Arsenalem. Chciałbym, żeby przeciwnicy siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości.
naszych i Państwa ekranach. Jedenastka, na którą zdecydował się trener Manchesteru City. W obronie Ruben Dias wystąpi razem z Emerickiem Laporte. Kevin De Bruyne oraz Bernardo Silva zagrają jako boczni pomocnicy. Erling Haaland będzie napastnikiem w tym meczu. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę Arsenalu. Zapowiada się na to, że jak zwykle zaparkują autobus we własnym polu karnym i będą czekać na rywala. Cóż, nie jest to może styl, który podoba się wszystkim, ale ostatecznie w futbolu chodzi o wynik. Ważne, żeby ten autobus nie miał dziurawych opon, bo inaczej trzeba będzie odrabiać straty. Co ciekawe, słynniejsze na świecie są czerwone diabły z United, to w samym Manchesterze ponoć więcej kibiców mają obywatele. Starsze pytanie, w Polsce też pewnie lepiej kibiców ekipy City. Wszak to właśnie ten zespół w 1970 roku pokonał Górnika w finale Pucharu Zdobywców Pucharu. Potem niebieskie barwy The Citizens przywdziewał nasz nieżałowany Kazimierz Dejn. Miało być znane szybnokuli wojewona moć. Pomarzony mi tu zmienił na ustawienia gry. A idź pan. Szybciej. No oczywiście, no bo po. Wróć. Nie no, jeszcze i to chamstwo, nie no. Trener poproszę. To ma być wyłączone.
No i nie ma. Mamy gwizdek i obywatele rozpoczynają pierwszą połowę tego spotkania. Gramy. Tym udanym wejściem kasowała atak rywala. Ładne teraz podanie. Szybka decyzja, błyskawiczna realizacja, ale niestety nic to nie będzie. Spalony. Zapowiadało się ciekawie, ale trochę za szybko. Minimalny brak porozumienia. Ale przy tym tempie to się zdarza i takie ryzyko jest wliczone w szybki atak w próbę zaskoczenia obrony. Warto obserwować dzisiaj bacznie grę Kevina De Bruyne. Jest bez wątpienia kluczowym. Ale mamy zagrożenie bramki. Gabriel Jesus, czy będzie gol? I udana interwencja. W okolicy 11 metra. Pewna interwencja już po zagrożeniu. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. I strzał na bramkę. Piłka pewnie w rękach bramkarza, bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższy, ale swoje zrobiła klata golpe. Teraz Arsenal wznowi grę z rzutu wolnego. No, tak, dzieci tam miałeś faul. Ty... No. Przyjąłem problemów z tą piłką.
Haaland. Może im dać prowadzenie. I gol, proszę Państwa, jest gol dla The Citizens. Niebieska połowa Manchesteru świętuje. Przed niej urody bramka. Ten gol wisiał w powietrzu. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim rzucie. Zmieścił to strzelec. Wznawiają kanonierzy. Mają teraz bramkę straty, ale tu nic nie jest jeszcze przesądzone. Bardzo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Okazja! Nie zepsuł czego! Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Tak, świetnie teraz bramkarz. Rodri. Teraz Haaland. Bardzo dobra interwencja. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Trzeba chyba czegoś więcej niż takie uderzenie. Zaskoczyć tego bramkarza. Jednak tracą teraz tę piłkę.
Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Zatem strzela. Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Piłkarze City oddali inicjatywę przeciwnikom. Mają kłopoty z utrzymaniem się w posiadaniu. Cóż, ale mogą trochę przeciwnej drużynie. Trzeba pobić się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. Źle to zrobił. Oddał piłkę rywalom. Bernardo Silva! Piłka w siatce! Oj, to mała kompromitacja. Gol darowany drużynie przeciwnej. Ależ głupi błąd. No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż golem. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany, może sobie pogratulować. Padowska, gramy dalej. Stanowczo teraz przejmuje w groźnym miejscu. Wyrasta na meczu.
Jak widzimy znów na powtórce, Bernardo Silva uporał się z obrońcą i chwilę potem obsłużył kolegę celnym dograniem. Bernardo Silva musiał w tej sytuacji już tylko wziąć zamach, przymierzyć i kropnąć piłkę do bramki. Zrobił to znakomicie. Powiem szczerze, Manchester City już chyba nie wypuści tego z rąk. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Biegnie z nią do przodu. Piłką teraz Gabriel Jesus. O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Za linii bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo 2 minuty. Znowu mają piłkę. Piłką teraz Gabriel Jesus. Teraz! Dobrze to wykończy! Uderza na bramkę! Bramka żyje, ale gra się toczy! Przerwa! Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. I proszę bardzo, zaczęliśmy drugą połowę spotkania. Jestem szczególnie ciekawi, jak zareaguje Arsenal na katastrofę z pierwszej części meczu. Pora wziąć się do roboty. Podanie do Tomasa. Do Gabriela Jesusa. I to tyle z tej akcji. Thank you.
skuteczna próba utrzymania. Dobra, zróbmy zmiany. Dobra, jeszcze zostaje. Może teraz dobrze dograć do partnerów. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Z piłką teraz Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, czyni gol. Manchester City wprowadza do gry aż trzech zawodników.
Dobra, wznawiamy, wybaczcie, musiałem. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Przewidział teraz sytuację obrońcy. Dał piłkę, a pachniało tu golem. Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Niesamowicie. Piłka znowu po ich stronie. Odegaard. Thomas Partey z piłką. Teraz będzie okazja. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. I Bernardo Silva. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Saka otrzymuje podanie. Okazja może być groźnie. Groźnie było. Dobra interwencja. Arsenal rozpocznie od narożnika boiska. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie.
takie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jest. Ea, dobra okazja do prowadzenia kontry. Uwolnił się z podkrycia, okazja! To jeszcze nie koniec. I bramkarz wybił piłkę, nie ma niebezpieczeństwa. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. O, i to był książkowy odbiór piłki. Dobra decyzja. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Martin Odegaard. Dośrodkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Do przodu i szuka dobrego rozegrania. Z piłką teraz Gabriel Jesus. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Zostało już tylko 120 sekund. Poszedł, jest za obrońcami. Teraz bezpiecznie. Bronił to, ale to teraz.
Przerwał atak rywali. Udało mu się ograć obronę. Teraz jest niepilnowany. Jest! Kolejna bramka. Powiększają przewagę do 4 goli. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę, ale znakomicie też zachował się tam strzelec. Zastanowił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. I zabrzmiał ostatni gwizdek. Manchester City odnosi dzisiaj zwycięstwo. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie.